Dzień dobry, witam się z Wami w nowym roku. Ja mam na imię Emilia, Wy jesteście na kanale Ciąża oporna, dinozaur niepłodności. Przychodzę do Was z takim ostatnim filmem pierwszej serii o naszym in vitro, a mianowicie o tym, jak udało nam się uzyskać refundację kosztów, jakie musieliśmy spełnić warunki i jaka była kwota tej refundacji. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną w dalszej części filmu. Także witam się z Wami jeszcze raz. Chciałam Wam życzyć w tym nowym roku dużo zdrowia, miłości i spełniajcie marzenia, ponieważ mam wrażenie, że one same się nie spełniają. Czasami musimy przyłożyć od siebie ten ostatni puzzle kawałek. Także spełniajcie marzenia i nie bójcie się tego robić. Chciałam powitać tutaj nowe osoby, które przez ostatni miesiąc tłumnie zawitały na kanał. Mam nadzieję, że nie zawiodę Was i rozgościcie się na dłużej. Dzisiaj chciałam Wam poopowiadać właśnie o tym, jak udało nam się uzyskać refundację kosztów in vitro. Osoby, które są ze mną od dawna, wiedzą, że my mieszkamy na Islandii. Osoby, które są od niedawna, mam nadzieję, że się dowiedziały. A osoby, które oglądają ten film jako pierwszy na moim kanale, oczywiście zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Ale ja mieszkam na Islandii od 6 lat. I paradoksalnie to nie Islandia stała się miejscem, w którym dokonywaliśmy zabiegu in vitro. Robiliśmy ten zabieg w Polsce. Ja Wam tutaj podlinkuję całą, gdzieś z tej strony, całą playlistę. Sorry, że się zacinam, ale dawno jej nagrywałam. Całą playlistę, gdzie opisuję dokładnie, jak się do tego zabiegu przygotowywaliśmy, dlaczego w Polsce, a nie na Islandii i jak wyglądały koszta w Polsce. Wszystko jest tam opisane, nie będę się tutaj już powtarzać, bo chciałabym, żeby to był taki krótki, bonusowy filmik. Także przejdźmy do meritum. My nie mamy jeszcze zakończonej całej procedury. Czekamy właśnie na ostatni etap, czyli transfer naszych zarodków. Dlatego koszta, które do tej pory zgromadziliśmy, były to koszta punkcji oraz hodowli zarodków. Dodatkowo jeszcze badaliśmy je genetycznie, także to jest cały koszt tego pierwszego procesu zapłodnienia pozaustrojowego. I dowiedzieliśmy się, że możemy liczyć na Islandii na zwrot części kosztów, niezależnie od tego, gdzie ten zabieg jest wykonywany. Nie jest to refundacja jakby rządowa, państwowa, ale jest to refundacja ze związków zawodowych, do których należę i ja, i mój mąż. Praktycznie każdy, kto pracuje na Islandii, należy do takich lub innych związków zawodowych. Nasze związki zawodowe refundują, oddają część kosztów, które ponosi para na inseminację, na in vitro. W tym celu musieliśmy zbierać oczywiście faktury imienne. Ja poprosiłam klinikę w Polsce o to, żeby też napisała moje dane islandzkie. Mianowicie taki islandzki PESEL, czyli genitala, mój islandzki adres. I każdą jedną wizytę, każdą procedurę, wszystko, co wykonywaliśmy w klinice, oczywiście dokumentowaliśmy na podstawie tych faktur imiennych. Zarówno ja i mój mąż mieliśmy tą pulę do wykorzystania, którą jakby ze względu na płacenie składek, która nam przysługiwała. Było to 200 tysięcy koron, czyli ja teraz przeliczę, czekajcie, tutaj zerknę na przelicznik, ile to jest aktualnie w przeliczeniu na złotówki. 200 tysięcy koron na ten moment to jest około 5800 zł, więc i ja, i mój mąż, i mi, i mojemu mężowi przysługiwała taka kwota. Z tym, że jeżeli mieszkacie na Islandii i chcielibyście z tego skorzystać, warto jest brać faktury pół na pół imienne, czyli połowę kosztów na męża, połowę kosztów na żonę bądź partnera, partnerkę, dlatego że wtedy jest troszeczkę łatwiej o to. My o tym nie wiedzieliśmy.
Prawdę powiedziawszy, ja myślałam, że przysługuje nam tylko jeden zwrot 200 tysięcy. Potem okazało się, że ja i mój mąż mamy po 200 tysięcy. Więc troszeczkę musieliśmy to inaczej ugryźć. Zgłosiliśmy to jakby, żeby wrzucili nas obydwoje do tej puli 400 tysięcy koron. I po... Trwało to troszeczkę dłużej, ale udało nam się uzyskać całość zwrotu, czyli w sumie około 12 tysięcy złotych dostaliśmy zwrotu tutaj z Islandii. Także jest to tak naprawdę bardzo duży zastrzyk gotówki. Oczywiście nasze in vitro było troszeczkę droższe ze względu na procedurę badania zarodków genetycznych, ale mimo wszystko uważam to za super ze strony Islandii, że mimo to, że tego in vitro nie wykonywaliśmy tutaj na wyspie, to dostaliśmy zwrot jako rezydenci tej wyspy, ponieważ Islandczycy wychodzą z założenia, że, no i dobrze wychodzą z założenia, że dziecko, jeżeli uda się począć dziecko metodą in vitro, będzie ono wychowywane tutaj na wyspie. My na ten moment nie planujemy wyjazdu z wyspy, na pewno jeszcze zostaniemy tutaj jakiś czas. Chcemy kiedyś wrócić, ale nie wiemy kiedy, nie wiemy jak to będzie wyglądało. Jak na razie koncentrujemy się na projekcie in vitro, projekcie dziecko. Następnym projektem do zrealizowania jest projekt paszport islandzki, który zbliża się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że nam się to uda w tym roku bądź w przyszłym roku już załatwić. Także mam nadzieję, że nasze dziecko będzie miało podwójne obywatelstwo. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli mieszkacie na Islandii i chcielibyście więcej szczegółów na temat tego, jak uzyskać, jakie dokumenty wypełnić i czy należy Wam się taki zwrot, jak długo trzeba pracować na Islandii, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ja się zabieram do pracy, właśnie skończyłam sprawy pracownicze tutaj wypełniać i kończyć, ponieważ nowy rok przyszedł i muszę pewne rzeczy podomykać jeszcze ze starego roku. Nie powiedziałam Wam, który dzisiaj jest. Jest dzisiaj 3 stycznia, jest niedziela, więc mam jeszcze chwilę takiego spokoju, zanim przyjdzie reszta współpracowników, żebym mogła pokończyć takie rzeczy, bym mogła Wam nagrać ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co tam na Islandii, więcej jakieś ciekawostki, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ja się teraz z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcjach, o komentarzach. Jest już nas prawie 1000 osób. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że jesteście tutaj ze mną i towarzyszycie nam w tej drodze do macierzyństwa i w tej naszej codzienności. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.